Gabriela Szpakowska jest córką jednego z najwybitniejszych polskich komentatorów sportowych, Dariusza Szpakowskiego i aktorki teatralnej Grażyny Strachoty-Szpakowskiej. Dziewczyna zdecydowała się pójść w ślady matki i, jak poinformowała na swoim profilu na Instagramie, niedługo będziemy mogli zobaczyć jej pierwsze kroki na małym ekranie, a już w przyszłym roku na dużym. Gabrysia zagra w nowym serialu TVN-u zatytułowanym Pod powierzchnią oraz filmie Całe szczęście w reżyserii Tomasza Koneckiego. Niestety, dziewczyna póki co nie może cieszyć się pierwszymi sukcesami w branży aktorskiej. Gabrysia w niedzielę padła ofiarą ataku na tle rabunkowym. Jak wynika z informacji, które młoda Szpakowska zamieściła na swoim Instagramie, znała sprawcę. Okradli mnie wczoraj na Wiatracznej. Sprawa jest na policji. Jeżeli ktokolwiek z was zobaczy chłopaka, niski, imię Mateusz, czarne włosy, to dawajcie mi znać. Dziś będę miała zdjęcia z monitoringu. Bardzo proszę was o pomoc, bo chłopak ma sprawę o przestępstwo. Dobieranie się do mnie, itp. Ktokolwiek widział, napisz. Gabi Szpakowska, napisała. Córka Szpakowskiego dodała również, że sprawą zajęła się policja, protokół został sporządzony. Dziś zaczynają się poszukiwania. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.